Kajto, powiedziałeś, że start w Radzie Wisły to spełnienie twoich marzeń. Dlaczego? No bo tutaj na Rajdzie Wisły oglądałem pierwszy raz rajdy, i na który to rajd zabrał mnie mój tata, i to on jest trochę winowajcą tego, że ja zaraziłem się rajdami, że zachorowałem. Ta choroba jest na razie nieuleczalna. To było wiele, wiele lat temu, byłem małym chłopakiem i teraz mogę zrealizować swoje marzenia, czyli wystartować w tym rajdzie. Dążyłem do tego mocno. Pierwszy raz startuję w rajdzie Wisły. Jechałem Barbórkę, jechałem rajd Śląski, ale nigdy w rajdzie Wisły. To też rajd, gdzie praktycznie na strefie serwisowej między OS-ami możesz wyskoczyć do domu na obiad. Na obiad albo na siku, nie? No, co tam jeszcze? Czy to bardziej motywuje, czy wywołuje większą presję, no bo wtedy dużo znajomych pewnie i rodziny przy odcinkach specjalnych? No tak, ale to jest fajne, wiesz, bo niektórzy z moich znajomych, z kibiców nie ma okazji, nie ma możliwości zobaczyć nas w akcji na innych rajdach, które rozgrywają się na przykład na Dolnym Śląsku, tam mamy aż 3, czyli są zawodnicy, którzy mają domowych rajdów aż 3, a my mamy 1 i to pierwszy raz od 13 lat na przykład. To jest fajne, że oni mogą zobaczyć rajd Wisły tutaj u siebie, u nas. Zwłaszcza dlatego, że tu mamy naprawdę bardzo wymagające odcinki. Może nie wszystkie, ale myślę, że jest to jeden z najtrudniejszych rajdów w kalendarzu.